O, siemaneczko, ziomeczki, witam was bardzo serdecznie na tutaj odcinku. Jako, że no, Rogata kurwa chciała nagrać filmik o tym, jak co się dzieje na Brewsie teraz, bo niektórzy nie wiedzą. I to jest taki filmik oczywiście informacyjny, bo wiele osób pewnie nie ma już live'ów wujka z Kolina i takich tam rzeczy, no to większość osób nie wie, co się tam dzieje. No i on teraz opowiada, jak to było, Jasiek, i coś tam jeszcze pokomentujemy to. No dobra, chłopaki, ogólnie sprawa ma się tak, że Skolin postanowił przeciwstawić się Rosarenciemu z tego względu, że kilka razy już został tam wychujany. Między innymi na początku chyba Zawada mu zabrał runę, a potem chyba hełm mu też zabrał i mu się to po prostu nie spodobało i po prostu poczuł się oszukany. No i zdecydował się, że potem jeszcze Rosarenci go zaatakował na tej nowej elicie 255. No i po prostu zdecydował, że będzie się od teraz napierdalał z nimi. Ja stanąłem po stronie wujka z Kolina, bo... no bo tak jakoś wyszło, nie wiem, w ogóle na początku nie chciałem się mieszać w ten konflikt, ale że J-Klucz miał tam... zastał u mnie, ja trochę się nie zainteresowałem też. To i on tam już zaczął napierdalać, że to już stwierdziłem, że chuj mi w dupę, tam będę stanę po stronie wujka z Kolina. No w sumie już w dupie marły tak naprawdę i między innymi dzięki temu się na to zgodziłem, że wolę mam wylaną na tę gierkę. No ale tak wracając właśnie do tego konfliktu, genezy tego konfliktu, chodziło głównie o to, że Skolin już był wkurwiony, no bo Lothrancy mu wszystko źle go traktował, tak naprawdę od początku uważał go za debila, taka jest prawda. No i po prostu coś w Skolinie w końcu pękło, też stwierdził, że ma już wyjebane, że nie będzie się dawał tak... Wiecie, bo Lothrancy to jest ogólnie taka osoba, która chciałaby wszystko mieć dla siebie. Taka jest prawda. No, w sumie dobrze, bo... Wiecie, no... Każdy chce mieć dla siebie rzeczy, a nie dla innych, no ale... W pewnym momencie Skolin stwierdził, że już to... go przerasta i... musi coś z tym zrobić. No, prawdopodobnie byłaby taka sytuacja, że... następną legendę też by mu podjebali. No, a on tego Herosa znalazł. Tak naprawdę poszło o to, ta legenda z Dęborożca nie była mu oddana głównie przez to, że on nie napisał, że klepie tą legę. Tak naprawdę, a potem jeszcze Zawada na naszej grupce na Discordzie napisał, że na początku zmienił, że w ogóle żadne legi są nieklepane, a potem napisał, że chyba, że z Dęborożca jak się napisze, nie? Żeby tak, wiecie, dojebać Skolinowi jeszcze, że jest debilem, że to nie zrobił, jakby to zrobił, to miał tą legę, ja bym mu oddał. Ja tu moim zdaniem, no... to znaczy, no ja jestem tutaj neutralny, bo nie gram na Borussia, ale moim zdaniem właśnie to jest takie... No widać, że to jest takie robienie po prostu ustalanie zasad ewidentnie pod siebie, a potem ich nieprzestrzeganie, szukanie potem jakichś luk proceduralnych w tych zasadach. No, wiecie, no jak się ustawia jakąś zasadę pod siebie, no to potem chce się, potem jakby się nie myśli o innych, żeby wiesz, też... Wiesz, że tutaj na Borussia ewidentnie ustawił też zasady pod siebie, na przykład... No tak. Na przykład jak zaczął szukać Dębrożca, chciał legę z Dębrożca dla siebie, no i wszyscy mu tą legę... Nie no, Lothrancy to jest taka osoba, która mimo wszystko szuka tych herosów, ja rozumiem, że ona... że on chce sobie tam mieć jakieś korzyści z tego, no ale też bym sprzedał, jeżeli ktoś... tak samo z tymi pazurami, ja na przykład znalazłem herosa i za to pazur, to on mówi, że... on mi nie da tego pazura, jak mu ten pazur spadnie, bo ja niby nie szukam, tylko tak naprawdę podczas jak to znalazłem, a to jest co innego, nie? To jest taka osoba właśnie, która chce mieć wszystko dla siebie. Ja mu się też nie dziwię, no ale bez przesady, już tych zasad mógłby się trzymać, które ustala, nawet jeżeli są pod... niby tam jak lotła ta lega z Demka, no to nie kazał oddać, no ale to było już takie oczywiste, bo sam ustalał te zasady, tak? Nie zawsze, czasami się, w zależności od tego, jak bardzo potrzebuje tej legii, to on pod siebie to bardziej ustawia i potem zmienia te zasady. No i tak już kilka razy było, że właśnie się Skolinowi to nie podobało, no i Lothrancy myślał, że tak naprawdę nic mu Skolin nie może zrobić, a się okazuje, że wystarczy tak naprawdę kilka dodatków. Zebrać grupę ludzi, którzy do tej chwili do tej pory byli traktowani przez Topkę jak... no, znaczy przez Lothranciego głównie byli nielubieni i traktowani jako randomy. Wystarczy ich zebrać, dać im pewien dodatek taki... Wiecie, nie domyślacie jaki to jest dodatek. No i za pomocą tego dodatku, teraz każdy tego już używa, to już nie ma osoby, która tego nie używa. No i za pomocą tego dodatku po prostu można tak naprawdę
wybijać Herosa, nie widząc przeciwników. Więc tu w tym momencie ta wojna będzie się opierała na tym, kto ma lepsze skrypty. Jeszcze powiem też, że sam mogę stracić tą postać, bo tak bardzo mi już nie zależy. Będzie oczywiście mi przykro, jeżeli ktoś mi tam ją zdeda, no ale nie będzie taka tragedia. Ale raczej to się nie stanie, bo tak jak już mówiłem, zależy to od tego, kto będzie miał lepsze dodatki, kto będzie miał lepsze skrypty, kto będzie szybciej uciekał przed kim automatycznie dzięki tym skryptom. No i tak naprawdę na tym będzie opierała się ta wojna. Wątpię, że będzie jakoś strasznie dużo ofiar, może jeżeli komuś na przykład nie zadziała dodatek, to wtedy ktoś umrze, ktoś straci poziom, ale... No wiesz, nawet jak ktoś straci poziom, to teoretycznie kwestia odrobienia tego, no jeśli straci to w jakichś takich okolicznościach, że ten dodatek po prostu zawiódł, no to odbicie tego też nie będzie jakimś problemem dla niego, tym bardziej, że większy... No, dodatek jest legalny i tak naprawdę, no... sam pisałem temat na ten temat, na temat tego dodatku. Oczywiście nic nie zostało zrobione, więc teraz każdy go używa. No, to nie jest nic dziwnego, że każdy używa czegoś legalnego. Więc nie można tutaj mieć pretensji do nikogo, tak? Bo jest to oczywiście legalny dodatek, no ale zaburza w pewien sposób rozgrywkę i to też właśnie w pewien sposób pokazuje, jak administracja ma wylane na to. No ale to już mniejsza z tym, nie? No i w pewnym momencie Skolin stwierdził, że studencka syka z Wiedźmina, to co przelało pałę goryczy, to było to, że właśnie Lasterandi go zaatakował na tym 2-5-5. No i z tego, że po prostu będzie się o to rozmin nakurwiał, no i teraz mniej więcej wydaje mi się, że z tego co myślałem na Discordzie, no to tak naprawdę Lasterandi nie bije praktycznie Herosów, no bo zebrała się grupa 20 osób, no myślał po prostu, że nic mu tak naprawdę z Skolin nie zrobi, no wystarczy, no nie trzeba tu jakiegoś dużego myślenia, po prostu wystarczy dać ten dodatek pewnej grupie graczy, zebrać ich i razem z nimi szukać Herosów po 16 godzin dziennie, tak naprawdę można dominować. Tu teraz już się nie liczy level tak naprawdę. Level jest tylko niezbędny do tego, żeby ubić tego Herosa. Możesz mieć obojętnie który level i tak nikt cię nie zdala przez ten dodatek właśnie. I to pokazuje właśnie patologię na serwerze na Borusie w tym momencie. Ale co ja z tym zrobię, nie? Osobiście powiem tak, szczerze do Losarenciego, do Wimpina, do Anka, do Zawady nic nie mam. Naprawdę, gdyby już JK tam nie zaczął mi tego robić, bo ja tak naprawdę nie interesuję się tak naprawdę, wiecie, co się z tą moją postką dzieje. Ja mam studia, teraz ciężki półrocze, uczę się. No i od czasu do czasu wpadam tam na Discorda poczytać, co się dzieje. Z czystej ciekawości, no i niestety odkucz mi tutaj już... No uprzedził mnie troszeczkę. No i tam pobił się już, tam Zapadę zaatakowali. W zasadzie już chuj, niech się biją. Przynajmniej będzie ciekawie, jeżeli ta postka moja ma się przyczynić do jakichś dymów, no to niech się tam przyczynia, nie? Już nie wiem w sumie kto jest z kim tutaj. No ale tak jak mówiłem, no Zapady szczególnie, Zapady Lasterandiego nic nie mam, no. Ale mi się wydaje, że mimo wszystko zlekceważyli Skolina, myśleli, że jest idiotą. Tak go traktowali, no i teraz na nim się to odbija, tak naprawdę mogliśmy razem bić tych Herosów nadal, teraz już jest to nie do zatrzymania i tak naprawdę już nigdy ta topka nie będzie zjednoczona, dopóki jedna ze stron nie będzie wykończona do końca i jedna ze stron nie straci wszystkich postaci. Bo to już jest zaszło za daleko, tak naprawdę nie można już drugiej stronie zaufać. No i taka właśnie sytuacja na Borusie, chłopaki, obecnie. Czekaj, bo ja muszę zobaczyć, czy to się nagrywa. No sorry chłopaki, mała przerwa techniczna, tutaj chciałem zobaczyć, czy się nagrywa. Właśnie plusem dużym jest to dla mnie, że ja nie gram, już tam gram zawsze coś, że łapy z tego 2-5 idą do mnie pierwsze, na mega tropa. Bo tu wiosku już mi cały czas bije i jak on to złapie praktycznie, no idą do mnie. I chciałem wam jeszcze powiedzieć, że teraz aktualnie bilans zdobytych legend od czasu tej, jak to nie mówiłem, rebelii, jak to się nazywa, od rozpoczęcia tego nakurwiania się z Osarencji, jest 4-1. My dostaliśmy runy z Dębrożca, do mnie poszły, dzięki czemu spłaciłem pożyczkę. Runy poszły naszej Wilden za otwarciem pierwszego bazura. Ostatniej szansie, ostatnia szansa ma teraz naszej na 2-8-2. To jeszcze jest dwie legi eventowe, nie wiem na które rebele, ale z eventa teraz halloweenowego. Ale Sarenci zlotał ze swoją drużyną
chyba talizman ze smokami, co pokazuje tak naprawdę dysproporcję. Może mieliśmy farta troszeczkę, no to też... A w sumie, jak działa ten auto-TP? Ja ci powiem, bo sam mam. Los Agencji, bo nie wiem. Los Agencji to na przykład używa... też, czy nie? Też używa, teraz też używa, oni tam mają inne jeszcze dodatki. Autołapanie, autoprzechodzenie, wszystko kurwa jest, nie? Już jest na botach to wszystko gramy teraz. No ale o czym ja mówiłem, może jest to mała grupa reprezentatywna, bo to w sumie tylko 5 legend, no ale mimo wszystko na minutniku widziałem, jak pokazywali ostatnio, że praktycznie... No sekta też jest kontrolowana, Wilden tam sobie latał z Nebu czy z kimś. Biją elity, jak Los Agencji jest online za nimi gania, bo on im nic nie może zrobić. To jest piękne, nie? To jest piękne, bo każdy tego używa tak naprawdę. No, ja mogę kłamać, mówić, że wszyscy grają uczciwie, no ale tak nie jest i tak naprawdę nie jest to zabronione, bo nawet na panelu było to mówione, że to nie jest zabronione, więc ja mi się wydaje, że mogę o tym mówić, że ja tego używam też w tym momencie. Ja robiłem ten temat, żeby to zbanować. No ale jeżeli nie chcą tego zbanować, to jeżeli każdy z tego korzysta, no to trzeba też z tego korzystać, bo to inaczej się nie da grać po prostu, nie? Jest za duża przewaga, dysproporcja między ludźmi, którzy tego używają i ludźmi, którzy tego nie używają. A jak na przykład jest, że powiedzmy, że jest 10 osób z auto TP przy Herosie, to ich nie tepa? Możesz ustawić sobie przed kim tepać? No tak, że dzisiaj mi ten dali. Chciałem zobaczyć, przetestować jak to działa, sam nie będę z tego korzystał, bo ja nie gram już. To działa w taki sposób, że masz ustawione, czy tepa cię przed każdym cię teleportuje. Ja mam taką wersję, że przed każdym cię teleportuje i ustawiasz ilość leveli, przed jakimi macie teleportować. Czyli jak ktoś ma na przykład 30 leveli mniej od ciebie, to ustawiasz minus 30, to cię teleportuje przed nim. 300 level możesz się teleportować przed 5 levelem. Jest opcja, żeby nie teleportować się przed członkami, przed przyjaciółmi i przed klanem. No i to właśnie tak działa. I chłopaki każdy tego praktycznie używam, tak wygląda fajna na Berufsie. No i mi się wydaje, że już to będzie do końca trwało. Kto tam padnie, to ten padnie, nie? Dobrze, że akurat po naszej stronie jest Sandroxy, bo on jest magiem, to zresztą może wyjebać komuś. No mi się wydaje, że i tak nikt nie umrze, po prostu będzie takie wybijanie Herosów. A jak to wygląda mniej więcej personalnie, kto tam do kogo jest? No, personalnie to w tym momencie tak, Zawada z Los Arencim, Ankiem i Basloverem. No, może być, że na mnie, bo moja postać też się angażuje w to, z Colina, Sandroxiego, Ostatnią Szansę i nie wiem, czy Julisa się w to angażuje, jeszcze Joko jest, ale nas jest więcej, ale to w sumie nie ma takiego znaczenia, bo i tak nie ma żadnych... Ale Baslover i Ank, nie? To przecież byli ludzie ze Colina. Też myśleli, że lepiej będzie u Losy, no ale to się okazuje, że wcale tak nie jest. Losa tak naprawdę teraz mało może, no bo nic nie może zrobić. Tak naprawdę ludzie, jeżeli oni chcą sobie wybić elitę drugą na sekcie, to im po prostu wbijają i to robią. A jak go widzą, znaczy nie widzą go, bo się teleportują. To pewnie tak wygląda, no. Ja tam nie byłem, no ale on wie jak to jest, każdy wie jak to jest. To właśnie wojna będzie tak wyglądać, że będą wybijane te elity. A na przejściu teoretycznie da się zajebać typa, nie? Nie, nie da się. To jest za szybkie, jest chrono przecież. No tak. Ale jak przejdziesz... No więc nie da się praktycznie zabić. Więc to będzie takie wybijanie herosów między sobą, no. Tutaj... Wiecie, no... Tak naprawdę teoretycznie wujek mógłby robić te streamy nawet, bo przynajmniej nie ma znaczenia. Tak naprawdę to tylko zależy od tego, że on się boi, żebyście powiedzieli, że on używa tego auto-TP, nie? Każdy używa tego auto-TP. To nie jest tak, że ja mówię mu, on używa auto, to on używa tego auto-TP, bo każdy tego używa. To jest po prostu patologia. Dopóki nie zostanie to zbanowane, dobrze, że nie jest to banowane. Niech nie będzie, bo w sumie fajnie się ta gra. No ale... Nie da się tego tak naprawdę udowodnić, tak jak już mówiły narkory. Też zakładając ten temat, nie spodziewałem się wiele, że uda się to zbanować. No, tak to właśnie jest, jak administracja ma wylany. No potem takie rzeczy się dzieją. Tak naprawdę... Wystarczy, że masz kilku ludzi, którzy tego szukają.
I Los Angeles w tym momencie nie znaczy nic. Nawet jakby miał, nie wiem, 200 level, to i tak by tyle samo znaczył, bo tak to jest po prostu, nie? No zresztą, że nie wiem, to on by... Los Angeles wcale nie ma takiej mocy już jak miał, bo każdy się go bał tak naprawdę, bo on miał jaja i umiał powiedzieć, że zada ci postkę, jak się przeciwstawisz, to skąd się potem będzie przeciwstał i wcale nie wygląda tak tragicznie, bo nawet nie może go zobaczyć na redzie. A jeszcze możemy też omówić w sumie sytuację, jaka była z wujkiem i... No to co Allred wrzucił na ten, na swój kanał z tym, że nagrał filmik Eric Zoe i tak naprawdę tam chyba było to, że wujek od początku w tym też uczestniczył, a nie powiedział tego widzom i teraz w komentarzach tam się tak, sprzeciwili. Ja od początku się wypowiadałem na ten temat w taki sposób, że ja wujka nie uważam, że wujek zrobił coś złego, bardziej uważam, że to właśnie Eric zrobił coś złego. Bo oczywiste było, wujek i Julisa byli przeciwko Acidowi od początku. On im wyrządził pewną krzywdę. Julisie wyzerował postkę, z Coinowi wyzerował Treksia, tak? Tam wszystkim wyzerował Treksia. No ja się nie dziwię, że z końcem. Uważam, że największą kurwą w tym wszystkim jest Eric, bo on wykorzystał tak naprawdę zaufanie Acida i to dla niego powinien być hejt. Dlaczego na wujka hejtujecie? Skoro on tak naprawdę wykorzystał tylko sytuację, no wiadomo, że nie jest to uczciwe, tak? I to można teraz mówić, że ja nie chcę się przerzucać na takie argumenty, że Acid też to zrobił, także Acid oszukał. Tu chodzi bardziej o to, że wujek miał powód, żeby to zrobić. I naprawdę to nie on, znaczy to, kto zaczął ten konflikt, to jest kwestia sporna. Losa mówi, że to Skolin zaczął, Skolin mówi, że to Losa zaczął, zostawmy, to mi się wydaje, że... Mniej więcej to pół na pół jest, bo właśnie mniej więcej to też na tym polegało, że Acid się przeciwstawił Los Arendiemu, bo mu się nie podobało, że on się rządzi, tak? Los Arendiem mówi, że każda Lego ma być jego, tak? Bo on sobie ustala wszystkich na elicie. Acidowi też się tego nie spodobał i to był ten czynnik zapalny. No ale oczywiście wpłynęło na to też to, że Zawada zabił na Skolinie tego Acida. Wiele innych czynników, ale zostawmy to, tak? O czym ja tu mówiłem, Kronu? No to o tym filmie. Julka i ten, i z kolei mieli jakiś powód i to może... Ale mnie w sumie, wiecie, mnie nie ale wiem, Kronu. Ale kurwą w tym wszystkim był Eric. Mnie jedna rzecz zastanawia, dlaczego Eric tak naprawdę wplątał w to Skolina i Julkę? Bo on teoretycznie mógł sobie po prostu wyjebać tego Acida w jednym momencie wszystkie posty. Nie, on nie chciał źle dla nich, on chciał, żeby oni w tym uczestniczyli, bo oni byli szczególnie urażeni tym, co Acid im zrobił, dlatego chciał, żeby, no, nieważne. Chodzi o to, że tak naprawdę nie wujek, nie powinniście na wujka pluć, on go zdedał. Nie, ale też, co, prawda jest taka, że wujek też tam okłamał trochę widzów, nie chcę tak mówić, ale krył to, ale wiadomo, nie, to są takie emocje w tej grze, czasem... Taka nienawiść z takiej głupiej gry, nie? Nie wiem, że co to jest, żeby stracić 255 level, bo bez takiego levela nie straciliście. To jest... To była wojna. Było jak nieuczciwe. To nie było do końca uczciwe, co oni zrobili, ale najbardziej właśnie kurwa... No, nie no, wiadomo, to jest po prostu psychologia, nie? Jak takie emocje są, po prostu... To jest dla mnie szok też, że w grze, przez jakąś głupią grę można tak się nienawidzić. Tak naprawdę, nie wiem... Ten konflikt AC i arystokracji. Przecież oni mogliby tam się, nie wiem, oni mówią, że się na kampie rozpierdala. Znaczy nie wiem, czy oni do końca mówią, ale są tacy ludzie... Jak już dorośnie, jak pewne osoby dorastają, no to obracają to tak naprawdę w żart te konflikty, tak? My to na przykład, my też kiedyś z Jakubem byliśmy, nie wiem... Ja pamiętam nasze sytuacje na sekcie, no. A po pewnym czasie człowiek już dorósł, no i nie mówi takich rzeczy. Oczywiście napierdalamy się w gierce. No ale nie musimy siebie wyzywać od matek, jak nawet jak się wyzywamy, robimy to w żartach, tak? Już nie taka sytuacja, że na serio wszystko bierzesz i kurwa nie napinasz się. Tak nie działa już. No trzeba, oczywiście do tego trzeba dorosnąć, tak? Żeby już nie traktować tych rzeczy tak poważnie. Nie mówię, że każdy musi być dorosły. No ale mimo wszystko, no są jednak są większe emocje. No ja rozumiem wujka, że tak postąpił. To było, musiał podjąć decyzję, zachował się nieuczciwie w stosunku do Acida. On się zachował nieuczciwie w stosunku do Acida i jego wroga. Natomiast Eric zachował się nieuczciwie w stosunku do Acida i jego kryptoprzyjaciela, tak? On uważał go za przyjaciela. On mu dał te pasy,
bo mu ufał. I to jest różnica zasadnicza. Wujek oczywiście, można do niego się czepiać, to już zależy od osoby, tak, jak ona patrzy. Ale tak naprawdę największą kurwą w tym wszystkim okazał się Eryk. No i teraz Zawada to wykorzystuje. No, wujka to rusza w jakiś sposób, bo on chce być tak postrzegany. A w ogóle skąd Orek miał ten filmik? Eryk mu dał? Eryk mu dał w tym, no bo chyba Eryk był tam jego kolegą, czy kimś, no bo on, a jest to był Eryk, nie? Dostał ten film na prywatnym. Grał go sobie i go wrzucił. No ale wujek, ja bym miał to w pizdzie na przykład, ale wujek chce być taką osobą nieskazitelną, on chce być jakby przykładem dla swoich widzów. No i potem to tak jest, tak? Jeżeli ktoś, wujek się za bardzo moim zdaniem też przejmuje tym wszystkim. No i on potem go to rusza, tak? Mnie by to kompletnie nie ruszało, bym po prostu miał na to wyjebane, jakby ktoś mi taki film kładł. No a wujek się troszeczkę może tym przejmować. Bo on mimo wszystko jest youtuberem i chciałby, żeby jego imię było, żeby on jako osoba publiczna na YouTubie Marlonemskim był dobrze postrzegany. No ale właśnie taka jest ta sytuacja na dobu się opaki, no ciężko jest. Znaczy, ciężko. Powiem tak. Ja nie chciałem, żeby do czegoś takiego doszło. Bo w sumie lubiłem wszystkich stopki. Nie było tak, że Los Arancego nie lubiłem. No Los Arancy się rządził oczywiście, no ja to próbowałem mniej więcej z nimi dobrze żyć. No ale w pewnym momencie ta bańka pękła, no z Colina praktycznie traktowali. Los Arancy w ogóle Wimpin przede wszystkim traktowali z Colina jak skończonego idiotę, jak debila, który nic nie może zrobić, jest po prostu niedodacznikiem. No i potem teraz się odbija, tak? No jednak nie wiem, czy ta sytuacja z dominacją w tym momencie wygląda mniej więcej tak, że połowę kontroluje Sarenci, połowę kontroluje ta nasza ekipa. Ja się tym za bardzo nie interesuję. No ale wygląda tak mniej więcej, że Sarenci na pewno stracił na tym konflikcie, gdyby dogadał się ze Skolinem i nadal ciągnął to tak, jak było. Czyli ustala sobie na przykład, powiedział na sekcie kulturalnie mniej więcej, mówi na przykład, mu po prostu odbiła już pewnym... Odbiły mu te legendy do głowy i każdy tak ma, że jeżeli rządzi po pewnym czasie, bo nie oszukujmy się, Los Arancy tak naprawdę ustawiał każdego na tej topce. Mógł zrobić wszystko i skoro tak naprawdę nie powiedziałby nic na to. On w pewnym momencie już zaczęli go tak po prostu jechać, zaczęli go tak traktować jak idiotę skończonego. Wszyscy, Wimping go zaczął, nie wiem, po tych streamach jechać jakaś... Po prostu w pewnym momencie nawet najspokojniejszym człowieku to pęka. Bo nie oszukujmy się, jak jesteś tak najeżdżany. Nie, ja bym miał to osobiście w pizdzie, bo ludzie przez internet jakoś, opinia ludzi przez internet nie rusza, no ale wujka to ruszyło. No i stwierdził, że będzie wojna, no i wcale źle na tym nie wychodzi. Powiedziałbym, że na razie no przegrywają. Zobaczymy, jakie tam skrypty dostaną od Markoru teraz, Los Arancy. Czy jakieś nowe fajne skrypciki dostanie, może nie wiem. No ciężko powiedzieć tak naprawdę, zależy teraz tylko od skryptu, kto jakie będzie miał i to pierwszy zginie. Nie od levela teraz zależy, tylko od skryptów. No tak, tak. Więc ziomeczki, no ciężka jest sytuacja, już na pewno to się nie będzie. To nie będzie już złagodzone, bo za dużo się stało, tak? Za dużo już słów było powiedziane, za dużo osób straciło ucieczki. To dużo osób było zaatakowanych, żeby cokolwiek z tym teraz zmienić. No więc prawdopodobnie na Borussia konflikt będzie trwał już do końca między tymi ugrupowaniami, które powstały w topce. Wydawało mi się, że to jest nierealne, kiedy to może się ukłócić mimo wszystko. Wydawało mi się, że każdemu zależało na tym, żeby ten względny pokój utrzymać. No bo jednak te kaprysy losy były przez większość topki w jakiś sposób tam przebolewane, tak? No, jednak ludzie chcieli się dostosować, nie wiem, czy to ze strachu bardziej, czy z czego, no, ale po pewnym czasie, no, w Skolinie to pękło przede wszystkim. Wilden już od dłuższego czasu namawiał mnie, żebym dał zastępcy i żeby on sobie nakurwiał referencjego. No i się zdecydowałem, że jednak nie będę tego, nie dam mu tego zastępcy, no, bo chciałem jednak utrzymać ten pokój. Też już po pewnym czasie, jak skończyłem grę, to było, nie wiem, tak zdecydowałem, że skończę swoją grę, jak okradłem tego Telchura z tych dwóch legend, a potem oddałem te legendy, bo stwierdziłem, że w sumie kurwa nie ma sensu już
I tak nie mam czasu na tą grę, więc wyjebane ci, nie? No ale raczej już się nie załagodzi chłopak. Taka jest puenta z tego, bo za dużo osób już ucierpiało. Właśnie, no może, wiesz, chyba ta sytuacja jak ten, bo Telchur domaga temu legi dla Beki, nie? Naszej z mamy i buty z tam chyba z tego typa ze SK. I ta kurwa rogaty tropicio nie chciał mu tego oddać, nie? I mi mówił, zajebać czy nie zajebać? Zajebać czy nie zajebać? Bo nie chodzi o to, że uczciwość. Ja w sumie mam wyjebane. Chodziło bardziej o to, że... Stwierdziłem, że nie będę kradł rzeczy, które są warte 1000 zł, bo to podchodzi pod paragrafy. Po pierwsze. To już przestępstwo. Nic bym nie zrobił, no ale jednak nie chciałem mieć łapki złodzieja, bo... Mimo wszystko przywłaszczyłem sobie te legendy, a przywłaszczenie mienia niezgodne też jest nielegalne w polskim kodeksie karnym. No i stwierdziłem, że oddam te legi, no bo i tak nie będę w to grał. Mimo, że oni byli złodziejami, bo nie oszukujmy się, tak w relacji byli złodziejami, to i tak już odpłacili za swoje, tak im dojebali, ten Erik tak im dopiero, że ja już nie chciałem bardziej. Szkoda mi się po prostu tego Telchura zrobiło. No i oddałem te legi, no bo stwierdziłem, że wyjebane. Nie chciałem, żeby kurwa płakał po rzeczach, nie? Bo to był taki po prostu skam, kurwa głupi. To był kurwa najgłupszy skam, nie? W historii Berupsa. On mi dał legię, mu nie oddałem. Już nie chciałem, żeby się śmiali z chłopaka. No chłopaki, nie taki miał być temat tego odcinka. Tak w skrócie. Tak, no. Ja do Losarenciego, Zawady, Ankha i Baslovera nic osobiście nie mam. No ale tak już to wyszło jakoś, że jestem z Colinem. No i tak już pozostanie, na pewno nie przejdę do innego obozu, no bo to już nie ma sensu. Czy tam nie będę już neutralny, bo do końca już, jak mi zajebę tą postać, to zajebę, do końca będę z Colinem. No trudno, kiedyś tam musi się skończyć ta przygoda z tą gierką przeglądarkową, a jeżeli mi wyzerują postkę, to sobie mam wyjebane, to szybciej skończę grę. Raczej mnie nie wezerują, no bo też ciężko powiedzieć, zależy jakie dodatki będą mieli, zależy czy Jotkulczowi się na przykład noga podwinie i tam coś źle wpisze. Tak to wygląda chłopaki, nie? Obecnie. Na serwerze. Jak to powiedzieć, że taki pies, nie? Taki Jotklucz jakiś. Może też ten dziesiak gra 24 godziny na 7. Nie wiem, właśnie to jest taka przewaga, nie? Że od Steve'u Losa to 4 osoby grają 16 godzin dziennie, są 5 w Gimpin. Gimpin się tak naprawdę nie liczy, bo on tam ma 150. No a od nas gra chyba 20 osób, 24 na 7, więc no... Ale jak? Większe przebicie po prostu. Jeszcze chcę wam powiedzieć taki apel, chłopaki, do was. Bo my już z Rogatem nie gramy w tą grę, ja wchodzę w tą grę może na 5 minut na 2 dni, nie? I powiem wam tak, nie grajcie w to gówno, bo ta gra jest... naprawdę nie ma sensu. Ta gra naprawdę nie ma sensu. Oni wprowadzą wam niedługo takie zmiany, że to już nie będzie po prostu ta gra, nie? To już będzie zupełnie coś innego. I ty się przyzwyczajasz, ta gra jest taka nie... tak już wracając, ja troszeczkę o administracji powiem. Wiecie dlaczego nigdy nie będzie balansu? Bo oni nie wiedzą, jak to zrobić. Oni stworzyli sobie ramy, jakby ramy umiejętności i ramy po prostu profesji, których nie da się po prostu wyrównać. Oni sami tego nie ogarniają i próbują coś z tym zrobić. Ja rozumiem, że jedna umka w jedną stronę to pociągnięcie dwóch sznurków jakby w innych profesjach. Nie zrobicie tego, ta gra po prostu nie ma sensu. Nie, balans w tej grze wygląda tak, że oni po prostu... zmiana balansu. Dobra, kończymy ten filmik o Berufsie i nagramy o balansie. I o dalej... Okej. Okay. Dobra, Więc chłopaki, ogólnie sytuacja wygląda tak, no już nie będzie pokoju, wojna będzie do czasu, aż się wybiją. Jedna albo druga strona, a nie wybiją się, więc do końca będzie już wojna. Losarenci, mimo wszystko moim zdaniem, te legi mu odbiły do głowy. Już mu odbijały od dłuższego czasu. No, ale odbiły mu do głowy, myślał, że tak naprawdę jest królem Berów, co się okazuje teraz, że nie jest, no bo wystarczy, że ma się dodatek i już on główny znaczy tak naprawdę. Więc nie opłaciło się mu to. No, moim zdaniem Losarenci powinien utrzymywać ten... stan, który był sprzed wojny. Czyli po prostu on decyduje o wszystkim, każda lega do niego, ale w kulturze, tak? Że nie wyzywa ludzi, bo on przede wszystkim zjebał to, że z Colina przede wszystkim wkurwiało to, że on się traktuje
On traktuje innych jak tak naprawdę swoich sług, sługusów, a sam decyduje o wszystkim, tak? On tak naprawdę rozdawał karty i obrażał innych. No, mnie to tam osobiście, jak mówiłem, nie ruszało, że tam, nie wiem, pisał na przykład do Skolina, czasami coś do mnie też niemiłego napisał. Mnie to osobiście nie ruszało, bo jest tylko gra, tak? No ale w Skolinie to coś tam pękło, no i tak to właśnie się skończyło, nie? Że teraz jest no, taki, no chłopaki, to było takie bardziej rogate, gadam zaraz na gramy filmik, gdzie obaj będziemy się wypowiadać na temat balansu. Ale no to tyle w sumie, no i co, ta wojna pewnie was ciekawi, to jest ciekawy też temat, bo nigdy takiego czegoś nie było jeszcze. Ja mogę wam nagrywać, piszcie pod filmikiem, czy chcecie relacji z wojny Borusa, bo może mogę na przykład za tydzień z Jakubem nagrywać filmik. A się też myśleliśmy, żeby wrzucić, ja myślałem, żeby zrobić jakichś pogromców Borusa, takich 30-sekundowych, nie, to pomyślimy jeszcze. No bo w sumie, dobra, to zobaczymy jeszcze, bo piszcie w komentarzach, czy chcecie pogromców. Wojny, bo ja akurat mam Discorda, mam wszystko, mogę relacjonować wojnę, nie? Jak tam dobra. Wygląda, bo raczej nie będziesz tego robić. I powiem tak, jak pod tym filmem będzie ile? 150 lajków? No to wlatują pogromcy i tyle. Po prostu, ja zrobię pogromców. I co tydzień będzie relacja z konfliktu. Tak, no to jak to zrobicie, to się za to weźmiemy z Rogatym. Więc tak mam to w dupie te lajki, ale pokażcie, że chcecie, bo też to się tak pierdolę, rzeczywiście z perspektywy twórcy, no bez sensu robić tworzyć filmiki, jak ktoś nie chce, nie? Tak, to jest... 3000 też mi najgorzej. No dawa chłopaki. No to nagrywam o balansie dla was. No. To będziemy wam nagrywać te relacje, no bo to w sumie jest ciekawe, moim zdaniem to największe dymy na margonemskim YouTubie od czasów słynnej warszawskiej orgii alkoholowej. Więc chłopaki, napiszcie po prostu, co sądzicie o tym. Strzelcie lajka, strzelcie suba. Tak, możecie dzwoneczek i chuj wam wpięty dla zachęty, nie? Dzwoneczek wpięty dla zachęty. No i tyle. Cześć. Cześć.